19 grudnia wspominamy świętego Franciszka Xawerego Hatrung-Mau, męczennika. Franciszek urodził się około 1790 roku w Wietnamie. Prawdopodobnie pochodził z rodziny katolickiej. Rodzice zgodzili się na to, by został świeckim katechetą. Współpracował z ojcem Piotrem Nguyen Vanem, dominikaninem. Franciszek był tercjarzem dominikańskim. Jako katecheta pracował w kilku parafiach. Po aresztowaniu jednego z kapłanów pojechał do miejscowości, w której był przetrzymywany. Odwiedzał go w więzieniu. Chrześcijanie zorganizowali mu nocleg u pewnego poganina, przypuszczając, że będzie tam bezpieczny. Jednakże ten nie udzielił mu gościny i poinformował władzę o miejscu jego pobytu. Wynagrodzono go za to pewną kwotą pieniędzy. Franciszka aresztowano. W areszcie spotkał się z ojcem Piotrem i innymi świeckimi katechetami. Powiedział ojcowi Piotrowi, że chciałby razem z nim, swoim mistrzem, oddać życie za wiarę w Pana Jezusa. Po śmierci Piotra Franciszek nadal był przetrzymywany w więzieniu. Do pozostałych współwięźniów katechetów pisał listy, w których zachęcał ich do wytrwania w wierze i chrześcijańskiego życia w warunkach więziennych. W czasie swojego pobytu w więzieniu katechizował i ochrzcił 44 mężczyzn. Jeden z nich poprosił o odroczenie wykonania kary śmierci o kilka godzin, by mógł przyjąć chrzest święty, a po jego przyjęciu z radością, jako chrześcijan neofita, poszedł na pole egzekucyjne. Od chrześcijan w Wietnamie żądano m.in. podeptania krzyża, dlatego na drodze rozkładano krzyże. Jednakże chrześcijanie podnosili je z wielką miłością lub je omijali. W ten sposób byli rozpoznawani i aresztowani. Franciszek, gdy sędzia zarzucał mu, że jako chrześcijanin lekceważył swoich starszych rodziców i narażał ich na dodatkowe cierpienie, odpowiedział, że z radością idzie na spotkanie z Bogiem i gotowy jest na wykonanie wyroku, gdyż Pana Boga kocha bardziej niż swoich rodziców. Franciszek Xawery zginął poprzez uduszenie 19 grudnia 1839 roku w wieku około 49 lat. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku przez papieża Leona XIII, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Franciszek Xawery aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.